wszystko zaczęło się około godziny 22 na ulicy Noniewicza. Dyżurny suwalskiej policji został poinformowany o demolowaniu przystanku MZK przy ulicy Noniewicza 48. Dzięki informacji uzyskanej od jednego z mieszkańców, wspólnej współpracy oraz szybkiej reakcji policjantów dokonano zatrzymania 24-letniego mężczyzny jako osoby podejrzanej o umyślne dokonanie niszczenia mienia. Mężczyzna, mając ponad 2,5 promila alkoholu, kopał w część przystanku MZK, w wyniku czego uszkodzeniu uległa gablota reklamowa przy wiacie przystankowej. Straty z tytułu uszkodzeń wynoszą około 400 zł na szkodę PGK w Suwałkach. Pewnym jest, że prócz kary krewki 24-latek zostanie zobowiązany do naprawienia szkody. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Mężczyzna jeszcze w dniu dzisiejszym usłyszy zarzuty. Grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dzięki reakcji mieszkańców udało się zatrzymać wandala i ustrzec mienie miasta przed dalszymi zniszczeniami. To prawie największy plac parkingowy w Śródmieściu. Wykonawca wychodzi naprzeciw oczekiwaniom suwalskiego samorządu. Trwa przebudowa parkingów oraz dróg dojazdowych przy Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Suwałkach. Prace rozpoczęły się w kwietniu tego roku. Planowane zakończenie to czerwiec 2013 roku. Natomiast wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie do listopada tego roku. Decyzja wykonawcy o skróceniu terminu to rzecz ogromnie ważna dla strategii komunikacyjnej miasta. Dokończenie jakby tej inwestycji przed zimą spowodowałoby to, że te ciągi komunikacyjne, jak też parkingi, mogłyby funkcjonować już w tym roku i w okresie zimowym. Koszt inwestycji, w wyniku której powstanie 180 miejsc parkingowych oraz drogi dojazdowe na zapleczu szkoły muzycznej, to koszt ponad 2 miliony złotych. Wszystkie te pieniądze pochodzą z budżetu miejskiego. Straszący od lat wokół szkoły muzycznej i trzeciego liceum ogólnokształcącego plac już niedługo nabierze estetycznego wyglądu. Niedzielny mecz towarzyski w Wydminach nasi drugoligowcy potraktowali wybitnie treningowo. Wystąpili bez Karola Salika i 5 zawodników, którzy tego samego dnia zagrali w drużynie rezerw, która w swoim debiucie w klasie okręgowej po golu Filipa Pilichowskiego pokonała 1-0 Forty Piątnice. W spotkaniu w Wydminach było widać różnicę klas dzielącą rywali. Gospodarze nie mogli nadążyć za szybkimi akcjami Suwalczan, wśród których po przerwie zagrali trenerzy Donata Zwęcewiciusz i Dariusz Szczykier oraz kierownik drużyny, także były piłkarz Zbigniew Kowalewski. Zwęcewiciusz, Maciej Kisiel i Adam Pomian zdobyli po jednej bramce, po 2 gole strzelili Kowalewski i testowany Robert Wesołowski, wcześniej grający w Sokole Sokółka, a najwięcej 3 zdobył Tomasz Tuttas. Już w tę środę, 15 sierpnia, biało-niebiescy po raz pierwszy w tym sezonie zaprezentują się przed swoimi kibicami w meczu drugiej ligi. O godzinie 18 na stadionie przy ulicy Zarzecze zmierzą się z uchodzącą za jednego z faworytów rozgrywek Olimpią Elbląg. Niestety wszystkie inwestycje wymagają czasu i tak też jest z ulicą Krzywulka. Problem mieszkańców ulicy Krzywulka zakończy się wraz z inwestycją, która zaplanowana jest w wieloletnim planie inwestycyjnym na 2014 rok. Wtedy ma być zrealizowany remont ulicy Legionów, Rejmonta oraz ulicy Krzywulki od ulicy Szpitalnej do samej Krzywulki. Natura nie daje za dużo szans na radykalną poprawę tej sytuacji. Co w tej chwili możemy zrobić? W zeszłym roku zakończyła się inwestycja naszego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, polegająca na wykonaniu nowego wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej. Oczywiście spowodowało to pewne problemy dla mieszkańców Suwałk. Droga została przekopana, następnie utwardzona, no ale jest to nadal droga szutrowa, która nie posiada kanalizacji burzowej. Dlatego ten
problem powinien się właściwie skończyć za parę dni, kiedy ziemia odmarznie i nadmiar wody wsiąknie po prostu w glebę. Teraz potrzeba pieniędzy i możliwości wykonawczych. Wszystko to jest w planach inwestycyjnych w 2014 roku. Niestety. Mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Oczywiście poprosiliśmy zarząd dróg i zieleni, żeby przejechał się tą ulicą i żeby zrobił coś docelowego. Zmienia się krzywulka, niestety, bardzo powoli. W kraju głośno o zwolnieniach nauczycieli spowodowanych niżem demograficznym i reformą programową w szkołach ponadgimnazjalnych oraz etatowych cięciach wśród pracowników administracji i obsługi. Suwalskie władze uspokajają, że w naszym mieście nie jest likwidowana żadna szkoła czy przedszkole. Dyrektorzy tych placówek kończą pracę nad arkuszami organizacyjnymi. Do końca maja organ prowadzący, w naszym przypadku Urząd Miejski, powinien te arkusze zatwierdzić. No i w tym momencie będziemy mogli w miarę precyzyjnie powiedzieć o tym, co się wydarzy w przyszłym roku szkolnym, jeżeli chodzi o zatrudnienie w suwalskich szkołach i przedszkolach. Władze miasta przygotowały wytyczne. W zależności od wielkości szkoły, liczby uczniów i klas, powierzchni określają one zatrudnienie w świetlicach, bibliotekach, liczbę woźnych, sprzątaczek, księgowych. Bo to narzędzie w postaci wytycznych jest wykorzystywane przez większość samorządów, porównując do takiego najbliższego nam samorządu, jeżeli chodzi geograficznie, Białystok, no to są wytyczne mniej restrykcyjne, że tak się wyrażę. Jeżeli chodzi o porównanie do ubiegłego roku w Suwałkach, jeżeli chodzi o administrację obsługi, tutaj niewielkie są zmiany. Zwolnień szczególnie obawiają się pracownicy gimnazjum nr 6 i szkoły podstawowej nr 7, które od września zostaną połączone w zespół szkół nr 7 oraz zespołu szkół nr 3 i szkoły podstawowej nr 11, które będą od nowego roku szkolnego tworzyły całość. Czy będą zwolnienia, to mówię, to będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć w końcu maja. Tak jak tak było w czasie całej procedury pracy w Radzie Miejskiej, przy tych uchwałach związanych z oświatą, przy organizowaniu oświaty, jeżeli będą jakieś zmiany w zatrudnieniu, to będziemy starali się znaleźć tym osobom miejsce pracy w innych szkołach. Jestem już po pierwszych analizie pierwszych arkuszy organizacyjnych i takie sytuacje zdarzają się. Tylko że w tym momencie nie będę mówił może o konkretach, bo to dotyczy konkretnych osób. Może nie wszyscy by sobie życzyli, żeby o tym mówić. Na początku czerwca mają już być znane, przynajmniej w przybliżeniu, dane o liczbie osób przewidzianych do zwolnienia. Ma ich być niewiele. Generalnie nie zmniejszamy wydatków na oświatę, ale chodzi o to, żeby również nie tworzyć nowych wydatków ze względu na to, że trudno przy obecnej trudnej sytuacji budżetów samorządowych, nie tylko suwalskiego, w całym kraju, trudno oczekiwać, że będą możliwe dodatkowe źródła przychodów, które umożliwią zwiększenie wydatków na oświatę. W tegorocznym budżecie na utrzymanie placówek oświatowych przeznaczonych zostało 104 miliony złotych. To trochę więcej niż 1/3 wszystkich wydatków miasta. Do tej pory wybór rozszerzeń nie był obowiązkowy. Wystarczyło zdać na maturze matematykę, język polski i język obcy na poziomie podstawowym. Od tego roku uczniowie muszą wybrać od 2 do 4 przedmiotów rozszerzonych, w których obowiązkowo mają znaleźć się: geografia, historia, fizyka, chemia lub biologia. Szkoły rozwiązały to w ten sposób, że konstruując jakby programy nauczania dla poszczególnych klas, ramowe siatki nauczania, od razu zaproponowały przedmioty na poziomie rozszerzonym. My proponowaliśmy zwykle 3 przedmioty rozszerzone do wyboru w danej klasie. No raz w jednej tylko klasie udało nam się skonstruować, że można 4 przedmioty rozszerzone. W ten sposób szkoły ułatwiły uczniom i sobie zadanie, bo absolwent gimnazjum, wybierając daną klasę, decyduje się również na wybór rozszerzeń. Teoretycznie takie prawo ma po pierwszej klasie, bo program nauczania w pierwszym roku jest niemal identyczny wszędzie. Od drugiej klasy zaczyna się dopiero profilowanie, no ale oczywiście ze względów organizacyjnych te profile są już jakby zaplanowane przez szkoły. Które z nich wybierane były najczęściej? Największą popularnością cieszyła się klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią i łaciną i kulturą antyczną.
Ale to może dlatego też, że mieliśmy do tej pory dwie klasy i tutaj siłą rzeczy liczba chętnych nam skumulowała się w jednej klasie. Ale też bardzo dużo chętnych było do klasy z rozszerzoną biologią, fizyką i chemią. No i sporo chętnych w tej klasie z czterema rozszerzeniami, to taka eksperymentalna konstrukcja można powiedzieć, czyli jest tam matematyka, język obcy, WOS i geografia. Po pierwszym roku nauki możliwe jeszcze będą zmiany, jednak w takim zakresie, by nie dezorganizować pracy placówki. Szkoły muszą przestrzegać ogólnych przepisów i zasad bezpieczeństwa. Są jeszcze inne ograniczenia. Obowiązują w każdej klasie limity godzin, więc niemalże nie jest wykonalne, żeby każda klasa mogła realizować cztery przedmioty rozszerzone. Dyrektorzy muszą tak ustalić siatkę godzin, by zrealizować wszystkie założenia reformy. Jak podkreślają, ustawa ma jednak minusy, bo zawiera tylko ogólne wytyczne. Muszą więc liczyć na swoją kreatywność, a już wiadomo, że czekają ich kolejne zmiany. 5 listopada wygasł termin składania ofert kupna budynku Młodzieżowego Domu Kultury. Przetarg nie doszedł do skutku, ponieważ nie było chętnych na kupno tego obiektu. Nie zgłosił się żaden oferent, który chce kupić budynek po Młodzieżowym Domu Kultury. Władze miasta nie martwią się chwilowo o ten obiekt. W związku z tym, że przedłuża się budowa sali widowiskowo-teatralnej, gdzie ma być siedziba Suwalskiego Ośrodka Kultury, MDK działa jak dotychczas w swojej siedzibie. Młodzieżowy Dom Kultury, czy też pracownicy byłego Młodzieżowego Domu Kultury prowadzą nadal zajęcia w tym budynku przy Noniewicza z młodzieżą, dziećmi i dorosłymi. Więc jak gdyby tutaj jakby nie ma tutaj problemu dla miasta. Władze miasta zdecydują o dalszych losach budynku Młodzieżowego Domu Kultury dopiero wtedy, gdy swoje działanie rozpocznie Suwalski Ośrodek Kultury. Kiedy już będziemy wiedzieli, że budynek sali widowiskowo-teatralnej jest w takim stanie, że można będzie przenieść pracowników SOK-u, którzy obecnie pracują w budynku po Młodzieżowym Domu Kultury, no wtedy zostanie ogłoszony następny przetarg. Otwarcie Suwalskiego Ośrodka Kultury zaplanowane jest na kwiecień przyszłego roku. Wciąż trwają prace wykończeniowe, których koniec nastąpi najprawdopodobniej w styczniu. Do tego czasu zajęcia będą odbywały się w starej siedzibie, która do czasu udostępnienia obiektu na Jana Pawła II nie będzie wystawiona na sprzedaż. Protestujący przeciwko płatnemu parkingowi kupcy wystosowali apel do władz miasta i zarządu targowiska. Domagają się, by pierwsza godzina była bezpłatna. Bezpłatnej godziny parkowania na targowisku miejskim, a następne niech będą już płatne. Przez tą pierwszą godzinę oczywiście nasi klienci zrobią zakupy, a potem jak ktoś będzie miał ochotę zostawić samochód na dłużej, to już będzie płatny. Uważamy, że to jest rozwiązanie dobre dla klientów i nie będzie krzywdzące dla nas. Kupcy zorganizowali na targowisku briefing z przedstawicielami mediów. Nie zaprosili przedstawicieli władz ani zarządu spółki. Wczoraj było spotkanie z panem prezesem targowiska miejskiego i też tylko było spotkanie z handlowcami, ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć, jaką ma wizję na przyszłość a propos naszego targowiska miejskiego. Nie zaprosiliśmy pana prezydenta z tego względu, że po prostu pan prezydent też nie podejmował z nami żadnych rozmów i dlatego to jest tylko i wyłącznie spotkanie media, handlowcy. Na apel zareagowały władze miasta. Ja jak przeczytałem propozycję z tego apelu, gdzie właśnie kupcy mówią, że pierwsza godzina była bezpłatna, to ja takie od razu niosłem wrażenie, praktycznie nikt nie czyni zakupów dłużej na Suwalskim Bazarze jak przez godzinę, nie? Czyli praktycznie nic by się nie zmieniło, nie? Czy ten parking byłby dla wszystkich bezpłatny, bo praktycznie, ja mówię, godzinę maksimum to chyba jest taki wystarczający czas, żeby dokonać zakupów na bazarze, nie? Czyli można powiedzieć, zadać pytanie, to po co ten parking, po co to w ogóle całe przedsięwzięcie, nie? A chcemy poprawić przecież jakość funkcjonowania tego parkingu, żeby klient jednak miał możliwość zaparkowania własnego samochodu, nie? I niekoniecznie musimy się przyzwyczaić do tego, że niekoniecznie podjeżdżamy pod sklep, pod bazar swoim samochodem, mimo tego, że mieszkamy kilkaset metrów od właśnie punktu docelowego, nie?
czyli chodzi o wyciągnięcie od klientów pieniędzy. Handlowcy argumentują to inaczej. Jestem od 20 lat prezesem Zrzeszenia Handlu i Usług. Jeżdżę po wielu takich bazarach jak tutaj i nigdzie nie spotkałem ani marketu, ani bazaru, który by się odgradzał od klienta parkingiem płatnym. No to jest niemożliwe. To jest taki, ja nie wiem, to jest rzecz niespotykana, którą chcą prowadzić. Wczoraj na rozmowie właśnie z naszym panem prezesem, który zaznaczył, że jest handlowcem z trzech pokoleń, poważnym handlowcem, ja zapytałem, czy pod swoimi sklepami zrobił parkingi płatne, że za czym ktoś u niego kupi, to musi mu zapłacić za parking. No oczywiście nie. I nigdzie tego nie ma. Dlaczego tutaj chcą wprowadzić u nas? To jest jakieś, ja nie wiem, posocjalistyczne czy jakie. No dziwne to jest dla mnie. I ja po prostu, my nie wyrażamy na to zgody. No i będziemy, uważam, że będziemy walczyć do końca o to. Przynajmniej o tą godzinę, bo ona nie jest potrzebna dla nas. Ona jest potrzebna dla klienta, żeby wjechał, kupił i wyjechał. Nieżyjący prezydent miasta Józef Gajewski, mający ten sam dylemat, po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, zlikwidował płatny parking przy bazarze. Kontynuatorzy jego polityki postępują zupełnie inaczej. Same te szlabany, to podjeżdżają ludzie, skręcony, kierunkowskaz wrzucony na skręt, aha, szlaban płatny, odjeżdżał. W Biedronkach tego nie ma, w Kauflandzie tego nie ma, ludzie pojadą tam. Po prostu ktoś nas niszczy. Tylko powiem dlaczego, nie wiem dlaczego. Po prostu ten plac jest bardzo atrakcyjny, środek miasta, być może tu są jakieś inne układy, trzeba, prasa niech to zbada. No, są dziennikarze śledczy, są różni, trzeba by to przebadać, dlaczego wyleciał poprzedni prezes. To są takie rzeczy bez odpowiedzi. Ja uważam, że takie spotkanie z prasą po prostu jest ciekawe. Po prostu może państwo na ten temat coś po prostu znajdą, bo dla mnie to jest dziwne, że mówi nam się, że się o nas dba i opiekuje, a z drugiej strony nas się wykańcza. Handlowcy zapowiedzieli twarde stanowisko do blokady bazaru i siedziby zarządu spółki włącznie. Co dalej będzie z bazarem? Pytają przerażeni mieszkańcy.